Siemanko moi mili, według wielu takie BMW M5, Audi RS6 czy Mercedes AMG E63S uważane są za takie ostateczne rodzinne samochody. Jednak czasami bywa, że i one okazują się za małe. O nie, co wtedy zrobić? Ano są alternatywy, jeśli ktoś chce dynamiczny, ale bardzo duży samochód. Proszę bardzo, takie Audi SQ7, ponad 500-konny SUV. W dodatku ten egzemplarz został dziabnięty przez ABT. Także jeśli chodzi o moc, nie mamy tutaj 500+, a już 600+. Dzisiejszy film kręcony jest właściwie tak bardziej na spontanie. Zerkniemy sobie tak szybko na ten samochód z bliska, zmierzymy go raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Maszyna ta jest po pierwszym lifcie, została wyprodukowana w 2023 roku, także świeżynka, bodajże jeszcze jeden lift teraz przed 2024, ale nawet 2023 rok wygląda mega świeżutko. No zobaczcie na te lampy, proszę bardzo. Ogólnie to jest egzemplarz skonfigurowany gdzieś na lekko ponad 600 tysięcy złotych. Auto wygląda dość bojowo, ponieważ zostało też tutaj doposażone i odziane w pakiet Maxtona, czy to z boku, czy to z tyłu. Proszę bardzo, tutaj dokładeczka, dyfuzor, to jest dopiero czarna larwa. No tak, no jak RS6 wydaje się komuś za mała, no to proszę bardzo, jest alternatywa jak najbardziej. I japa też tutaj z dołu, taka oto pokaźna dokłada. W ogóle zobaczcie, jakie tutaj wloty powietrza. Tam widzimy już chłodnice, nawet nie trzeba pokazywać, czy są fejkowe, czy nie. Wszystko to tutaj dokładnie widać. Koła też całkiem pokaźne. Właściwie wszystko w tym samochodzie jest olbrzymie. 285 na 35 opona. Felga ma 22 cale. Olbrzymie. Są tutaj tarcze hamulcowe. W ogóle konkretny układ hamulcowy. Ile tutaj? 6 otłoczek, jak dobrze widzę. Aczkolwiek ceramiki tutaj nie ma. Nie, no jest świntucha. Bardzo mi się podobają te wszystkie dokładeczki tutaj. O, mam na myśli te. Dobrze jakoś to wszystko wygląda, tak kontrastuje. Emblemat SQ7, radary. No, jak tutaj mamy te pionowe chromowane użebrowanie, no to tak tutaj się aż nie rzucają one w oczy, jak przykładowo w A6 C8. U7, czy po prostu ta buda ma już parę lat na karku, ale wciąż prezentuje się dość, myślę, z jednej strony atrakcyjnie, a z drugiej tak tradycyjnie. Nie ma tutaj jakichś takich szalonych udziwnień. No, urozmaiceniem powiedzmy w roczniku 2023 na przykład, no to takie lampy, też takie grzebienie jakby i dupsko takie, jeśli chodzi o wydechy. To widzę, końcóweczki są elementem zderzaka, ale tutaj już zaraz za nimi są prawdziwe końcówki układu wydechowego. Układ wydechowy oczywiście jest tutaj na przepustnicach i też tutaj został on dodatkowo lekko zmodyfikowany, ale nie jestem pewny, czy są jakieś membrany, czy nie. Ja tutaj ewidentnie słyszę, że po prostu przełącza się i przełączają się przepustnice po prostu, jak się wrzuci na Dynamic go. Ale też właściciel ma możliwość sterowania wydechem z aplikacji, także coś tutaj jest dołożone. Auto rodzinne, no to co? Proszę bardzo, dowody. Foteliki, wiecie, foteliki fotelikami, okej, w RS6 też tutaj się zmieścimy, ale no jeśli chodzi o bagażnik, no już tutaj nie będziemy zaglądać do bagażnika, w ogóle proszę, na klapie też tutaj taka dokładka. Jeśli nam dochodzą do dzieci rowerki, bagaże, jakaś przyczepka do rowerków nawet, no to no. Także z tyłu nie będziemy się tutaj mieścić. Do środka tak zajrzymy sobie na szybko jedynie. Proszę bardzo, tutaj alkantarka. To jest miękko, miękko. Tutaj jest... No tak, lekko miękko jest. W zasadzie wnętrze wygląda bardzo podobnie jak w Audi A6 C8. Dwa dotykowe ekrany po środku. Tutaj ekran już nie jest dotykowy, wiadomo, no bo licznik. Gałęzi już może i krótki, ale za to gruby. I proszę, foteliska. Skóra gładka, perforowana, rąbki. Jeśli mowa o SQ7, to wychodziły one z silnikiem diesla pod maską oraz z benzyną. Dieselki są chyba najbardziej popularne. V8, 435 koni mechanicznych. No tutaj też 4.0, ale TFSI. O,
V8 dumnie. V8 biturbo, także 4.0 TFSI, 507 koni mechanicznych oraz 700 Nm w serii. Mimo iż auto ma ponad 5 metrów długości, przecież jest wysokie, szerokie, masa własna, masa nie jest taka tragiczna jak na takiego klocka, bo niecałe 2300 kg. Pamiętajmy, że tutaj jest stały napęd quattro, no automat ZF 8 HP, no i V8 pod maską. Wiecie, taka nowa M5, jako iż jest hybrydą, to waży 2,5 tony, a tutaj mamy przecież takiego po prostu, no taka czarna larwa prawdziwa. Oczywiście ten samochód odpychał się dość dynamicznie przy tych 507 koniach, bo wpisane ma tutaj 4,1 sekundy do setki, no ale no nie, nie mierzyliśmy i nie zmierzymy przy 507 koniach. Aktualnie, proszę, mamy tutaj taki jeszcze znaczek, niby taki duperel, ale oznacza on, iż ingerowało tutaj ABT. I aktualnie silnik generuje tutaj 640 koni mechanicznych oraz 850 Nm na benzynce setce 100-oktanowej. No dzisiaj jest on zatankowany 98, akurat wiecie, no setkę, no to też tak wszędzie nie ma tej setki. Nie wiem, w Szczecinie może mamy 3 stacje benzynowe albo 2, gdzie setkę może zatankować. No tutaj jest 98. Zamkniemy sobie maskę, auto ma procedurę startową. No i zobaczcie, jaki aktualnie jest tutaj czas do setki. Myślę, że jak na taką krowę, no to naprawdę kozak. No i tak to wygląda. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. A jak już mamy taką dostępną SQ7, to może też sprawdzimy sobie tutaj wyciszenie. To jesteśmy na miejscu, możemy palić bestię i przy tym oczywiście soundcheck, głupio żeby go nie było. No, ja już sobie dałem na tryb sport. Oj, burszy i furszy ten samochód. Ale to jest ciekawe, jak auto jest aż tak szybkie, że tu robimy sobie takie 3,8 do setki i szczerze, jedno to paliwo, drugie no to zobaczcie, no foteliki i wszystko, cały ekwipunek. I trzecia sprawa, troszeczkę jest chłodno i na pierwszym biegu jest lekkie podmielenie. Także tutaj jest jeszcze lepszy potencjał. Jest to ciekawe, jak takie przyspieszenie jest w tak dużym aucie. Przecież zobaczcie, jak ja tutaj wyglądam, jak taki Henryczek sobie siedzi. Dwumetrowy, a w ogóle 2 metrów po mnie tutaj nie widać, o. Aż tak Q7. No i dobra, będziemy lecieć. O, proszę, tutaj widzowie, pozdrawiamy. No i okej, tutaj można zdzidować. No proszę Państwa. I tu już szybciej nie możemy, bo ograniczenie. Polska strona. Ty, ale jak się tutaj leci z rodziną, to bagaże trzeba uważać, jak się układa, jak chcemy, no, włączyć się na przykład na autostradę. Broń Boże, żeby się ścigać, już nie wolno się ścigać, ale włączyć się dynamicznie na autostradę, czasami nawet trzeba. No, trzeba wszystko sobie tu układać, aż telefon mi poleciał na fotelu płaskim. Fuh. Oczywiście mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie, także w zależności od trybu, czy po prostu ustawienia auto jest, czy to niżej, czy to wyżej, klimatyzację sobie wyłączymy. 100-200 na bank, tutaj będzie poniżej 10 sekund. Ściągam kamerę, bo tutaj zaraz rękaw. Wiecie co? Z jednej strony 640 koni mechanicznych, z drugiej, no 2300 kg, to jeszcze pół biedy, ale to jest wysoki samochód i wielki po prostu. Mamy tutaj dużą powierzchnię czołową. Ciekawe też, czy tutaj w ogóle jest kagańczyk, no bo wpisane tutaj jest 250 km na godzinę, ale jak tutaj ABT sobie coś tam dziabało, no to wiecie. Na Schmeln und zurück. Ich mache Videotest. YouTube Video?
YouTube, yeah, genau. Which channel, what's Petrolhead number one, 640 horsepower. So it's... Yeah, have fun. Panie drogi, szybka reklama. Czasami piszecie, że Petrolhead number one opłacony. No zobaczcie, ja tutaj muszę widzów bezpośrednio sobie czasami zbierać na kanał. No, no dobra, żartuję. Przynajmniej nie mówię, żeby subskrybować mój kanał. Nie subskrybuję, bo komuś się nie będzie podobać i będzie potem wyrzuty sumienia miał. Dobra, ciśniemy 100-200. Niemiecka strona, to tutaj można. Przecież ja nawet nie mówię, żeby subskrybować, bo potem komuś się nie będzie podobało. Będę miał wyrzuty sumienia, by ktoś stracił czas. Jezu, to ci dziad. No i dobra, proszę Państwa, tutaj już mamy kagańczyk, także jest to mega, mega szybka próba autostradowa. Ale jeszcze zbadamy sobie, no 200-250, nie jestem taki pewny, lepiej by wyszło, ponieważ mamy tutaj już przy 250, tak 246 widziałem, wtrynia się nam kagańczyk i zaczyna autozwalnie, także troszeczkę byłoby szybsze. 9,26, 100-200. Damy sobie na chwilę tryb komfort, by sprawdzić prędkości obrotowe. No, ale tutaj wiecie, z góry było bardzo, także 140 km na godzinę. Nawet nie kasowałem spalania, zaraz to zrobię po pomiarze obrotów. To mamy 2021 obrotów. 120, 1782. Jak chcemy, to tym autem oczywiście możemy sobie spokojnie jechać. Szczerze, no to nawet jest tutaj tryb żeglowania, odłączanie cylindrów, 100 km na godzinę, no to mamy 1499 obrotów. Czy teraz załączy się nam tryb czterocylindrowy? O, załączył się. Proszę bardzo. Tryb czterocylindrowy, tryb Dynamic. No okej, okay, klimatyzacja wyłączona i tutaj może 100-200? Szczerze to nie wiem, czy tutaj klimatyzacja coś ma do gadania przy takich mocach. 9,51 i praktycznie równiusieńko, ale teraz jest pod wiatr trochę. No właśnie, i zużycie paliwa. Na chrzmyln pociśniemy? Czy tutaj zjeżdżamy? Na chrzmyln pociśniemy. 200 w sumie, dobra. Nie będziemy tutaj się spinać. Damy sobie 210 tempomat. Patrzcie, w Polsce to już by taka była jakaś nagonka straszna. Łodzie, 210, ktoś tam pędził? Chłopie, tu se ktoś SQ7 po prostu na tempomacie te 210 jedzie. No w takim samochodzie to jest prędkość do opowiadania. Oczywiście, musimy do tego pod wszystkiego podchodzić z wyobraźnią i mieć świadomość, że lecimy jednak te ponad 200 km na godzinę sobie. Także widzimy, o, taką sytuację, jak ktoś sobie blisko jedzie. Proszę, idealny przykład. Ja już wcześniej odpuściłem, bo tak myślałem, że ktoś może mi tu przecież wyjechać. O, on się schował. Szybkie wyprzedzanie i prawy pas z powrotem. I tak to powinno wyglądać. Ten samochód ogólnie wygląda tak, jakby miał tutaj poganiać i spychać wszystkich z drogi. A nie tak, jakbym miał tak trzymać kierownicę i zamiast długich, o, fakalca tak pokazywać, ale nie. Spokojniutko. Nic na siłę z prędkością maksymalną oczywiście. O, sam jadę sobie pakę 8 i prawy pas. Tak się jeździ. Jak to mówi stare przysłowie, nach schmyln und zurück. Ausfahrt. Szybki soundcheck. Ole kurcze, trzy paki by tutaj ładował Petrolhead, gdyby tylko nie było kagańczyka. Trzy paki by ładował. Otwieramy sobie szyby. Szyby nie są klejone, myślę, że to jest istotne, jeśli chodzi o wyciszenie. Dobra, i ciśniemy. Ale to jest dziad. Yeah. Toki dziad. Ale kurcze, jest to mega dziwne uczucie z tym przyspieszaniem w tym klocku. Prowadzenie też wcale nie jest tej złe. Jak na SUV-a nawet takiego wielkiego, no to jest bardzo dobre.
No i teraz 0,1% z górki, także praktycznie równo 9,46. Jezu, Q7. SQ7, no RS Q7 nie ma, to jest taka RS jakby Q7. Ja wiem, można byłoby w sumie zrobić, ale RS-y to już chyba na tor bardziej byłyby stworzone, a jednak SQ7 to takie po prostu bardzo, bardzo szybkie, bardzo też komfortowe daily, obszerne. No i co? 200-250 zaraz jeszcze dziabniemy sobie, jak będzie równi. Dobra, tutaj jest tak troszeczkę z górki i myślę, że teraz depniemy troszeczkę z górki, potem będzie troszeczkę pod górkę. 200-250 by zmierzyć. Nie no, lekko z górki chyba będzie. 10-37. Ale kurczę, troszeczkę zwalnia przed pomiarem, przed tymi 250, 246, 248. No to już auto troszeczkę odpuszcza. Byłoby tu poniżej 10 sekund jakoś. Dobra. Tempomacik. Nie, bo ktoś tu może wyprzedzać. No tutaj luźny Ryszard. Damy sobie ósmy bieg. I do prędkości maksymalnej w zasadzie na tej ósemce możemy się bujnąć nawet. No. Ja pierniczę. Da się tu w ogóle tempomat zapiąć? Tak. 240 km na godzinę na tempomacie. 27 litrów spalanko już skoczyło na próbie autostradowej. Ale tutaj ktoś też sobie jedzie, widzę elegancko. Mamy aktywny tempomat, no to auto od razu mi tutaj zwolniło przed X-pioną. No też sobie dzielnie radzi X5. Dwie paki leci. Czy to X3? Zawstydzimy ją? Zawstydzimy. No. Tak! I dobra, w dzisiejszym filmie myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Bez kagańca, trzy paczki tutaj jak najbardziej według GPS-u można cisnąć. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. O, jeszcze X3. A, dajmy jej się przejść. No, proszę. Lećcie.